Cześć moi mili, witam serdecznie. Kolejny odcinek Oxygena przed nami. Jedziemy dzisiaj z kolejnymi dniami. Będziemy sobie kontynuować rozwój naszej kolonii. Tak patrzę, tlenu to my już mamy całkiem fajnie. Wszędzie da się oddychać prawie. Oczywiście jeszcze jest jakość średnio najeżdża, ale już to się wszystko pięknie generuje. Czy teraz tak, musimy dokończyć te ściany oczywiście. Ja tu przyspieszę jeszcze kawałek nocki, chociaż o, już z rana już wstają. Wybraliście w komentarzach, że będziemy grali po 4 dni, więc gramy do dnia 16. W tym odcinku zobaczymy, co się wydarzy, zobaczymy, ile będziemy przyspieszać. Być może kiedyś to zmienimy. Na razie, póki co, będziemy grali po 4 dni. I tak, plan jest taki, żeby dokończyli to wstępną tu izolację. No i zaraz później będziemy tu się kopać, żeby sobie tu odkryć kawałek terenu i szykować się pod oczyszczalnię. Tak, to można już właściwie tu też ciachnąć sobie. I w sumie możemy to ładnie wydobyć. Tak, tam już robią, więc my kopiemy się tu, tak żeby się tutaj nie dokopywać, bo tu jest dwutlenek węgla, niepotrzebne nam jest. Czyli na tej wysokości wszystko wydobywamy. Powiedzmy na razie tyle. Myślę, że to będzie robił Santa z Xenosem. Natomiast Ravena już będzie badania prowadziła w kierunku oczyszczalni. Pokażę wam, dokąd chcę dojść. Oczyszczalnia jest tutaj. Tu sobie jest sito wodne, które nam będzie potrzebne do oczyszczalni. W związku z tym musimy tutaj jakby 3 badania po drodze zrobić. A tak naprawdę potrzebowałbym jeszcze, dobrze by było mieć płytki te siatkowe, w związku z tym 4 badania już. I jeszcze bym potrzebował oczyszczanie i śluzy, i czyli 5. badanie te. Więc zaczniemy od tego badania, a potem przyjdziemy na tą linię tutaj o cieczach i no tu mamy troszeczkę do zbadania. Więc Ravena ma co badać, z niej już zaczyna takie grubsze badanie, no ale dzięki temu będziemy mieli czyściej w bazie, będziemy sobie mieli oczyszczalnię, będziemy mieli jakieś kolejne komforty, ale to wam pokażę oczywiście później. Tak, Xenos już tu Ravenie dostarcza ziemi do badań, więc myślę, że zaraz zacznie Ravena badać. Wodę mamy, ziemię mamy 40 ton, także na luzie. O, już badania rozpoczęte, bateryjki naładowane. A, kurczę, nie rozładowałem tych bateryjek, nie rozebrałem, no trudno. Dobra, no a Santa tu z Xenosem jadą, akurat 2 rządki są, to jest ich 2. Zdobywamy mnóstwo piaskowca. Nie wiem, co będziemy z nim robić. Już mamy 50 ton, a patrzcie, ile kopiemy piaskowca. Dopiero tutaj się dokopiemy do miedzi, to akurat spoko, tu będziemy mieli fajną kopalnię miedzi. O, przy okazji jakieś znajdźki będą, może jakieś ziemniaki się nakopie znowu. Tak, no i drodzy moi mili, od dzisiaj oficjalnie, jeżeli będziemy mieli taką możliwość, to zatrudnimy kolejnego duplikanta. W 3. odcinku, kto jeszcze nie był, to zapraszam serdecznie. Pod 3. odcinkiem w komentarzach są wolne zawody. Jeszcze na moment, który nagrywam film, są 2 do wyboru. Jeszcze nie jest wybrany ani sprzątacz, ani nosiciel strojów. To tak, nosiciel strojów dziwnie brzmi. Chodzi o stroje kosmiczne. Specjalista, atleta taki.
I jeżeli ktoś chce zostać bohaterem albo bohaterką, bo płeć tutaj nie będzie miała znaczenia duplikanta, no to, to zapraszam do wybrania, ale pod odcinkiem numer 3. Proszę mi tam napisać. Te dwa zawody są wolne, więc wracając do tematu, jeśli się trafi nam tu specjalista, czyli ma który ma tylko jedną specjalizację, jeden bonusik, to wybierzemy go i dołączy do nas do kolonii. No chyba, że niestety trafi nam się sprzątacz albo nosiciel strojów, to wtedy nie, bo nie chcecie, taka prawda. To jest seria, która jest wami kreowana. Także trzech moich wspierających tu rozpoczęło, no a reszta dołącza w trakcie. Dwa miejsca jeszcze są, póki co. Zobaczymy, na kogo los trafi. Gdzie się uśmiechnie. Och, tu nam dużo piasku spadnie jeszcze. Dobra, trudno. Jak widzicie, piasek się zsuwa. Też jakoś go nie potrzebujemy. Ile mamy piasku? 18 ton. Piasek oczywiście będzie potrzebny, to no nie w takich ilościach chyba. Duże to tylko kopanie, no ale dobra, trudno. Kaszel tu robi Xenos. To jest problem z zatruciem już powietrzem zanieczyszczonym. Santa też. Rywenka, gdzie jest? Rywenka? Rywenka się zgubiła. Rywenka! Ej, no poważnie, gdzie jest Rywenka? Ja jestem ślepy. A, tu jest! Na komputerze bada. A, Rywenka nie. Ja myślę, że no, oni się tutaj zatruli, bo tu jest troszkę zanieczyszczonego powietrza na dole. No ale dobra, kopiemy. Jak tam badania idą, Rywenie? O! Podstawowe już ma prawie gotowe. Właśnie idzie skończyć. No i jeszcze 14 oczek na komputerze do wbicia. Czy znowu Santa mi ładuje te bateryjki? No, muszę złapać, jak one są puste. Woda pompowana do kompa. Drewno kompa. Tak, to jakieś nasionka, ale o, są ziemniaczki też. Głównie nam nasionka dropią. Jakieś szafeczki znaleźliśmy. O, proszę, proszę. Jest próżnia, więc mogę dokopać. Zobaczymy, co jest tu dalej. No i pięknie. O, już 34%, tylko ja nie wiem, coś tak szybko zmienia. Tak, Santa dostał bonus do maszynerii. Lepiej kręci na kółeczku. No i koniec dnia 13. Dobudowane, wykopane. Myślę, że dnia 14 dokopiemy się do takiego miejsca, że już powiem dość. I zaczniemy ogarniać oczyszczalnie. Tak, pojeść, spać. To też przypomina, możecie obserwować ładowanie się bramy. Jak się doładuje do końca, no to będzie możliwość właśnie
może będzie możliwość zatrudnienia nowego kolonisty. A jeszcze jakieś poranne czynności typu czyszczenie. No i dobra, Rywenka bada. Senos kucharzy. Santa Glony oczyszcza. No właśnie, no właśnie, będzie więcej niestety brudnej wody. Już mamy brudnej wody 900 kg. Tu oczywiście drugie tyle, nie? 700. A, bo tu mamy 900, bo stąd przynieśliśmy jeszcze. No właśnie. I badania pierwsze skończone. Mamy to, czyli oczyszczacze powietrza. I to właściwie już powinniśmy sobie zamontować. Sito węglowe na razie nie instalujemy i mechaniczne śluzy, które będziemy. Ale właśnie, odkażacze powietrza, oczyszczacze się przydadzą. Natomiast tu idziemy na razie w kierunku tym, czyli dwa badania z rzędu. A my oczyszczać musimy postawić gdzieś tutaj, żeby nam łapał to zanieczyszczone powietrze właśnie. Na płytce powietrznej, żeby powietrze przechodziło, powiedzmy gdzieś na tej wysokości, no nie wiem. Tu też już jest zanieczyszczone, no. A powiedzmy tu. I teraz tak, prąd. I oczyszczacz. To powietrze, które tu się będzie zanieczyszczone generowało, to jak będzie przechodziło koło oczyszczacza, będzie łapane. Więc na bazę już nam nie powinno iść. Szkoda, jak na coś tu poszło. No o, tu jest na przykład trochę. Ale tu też trochę, o. Przerzucą to przez płuca niestety chyba. Nie stać nas prądowo na tyle, żeby tych oczyszczaczy postawić dużo. Na razie, więc... Zblokujemy tylko dopływ świeżego zanieczyszczonego powietrza. Ravenka skilla zdobyła. Już drugi skill? Szybko. Nie wiem, czy będziemy wbijać, bo morale na razie są niskie. Jak wbiję, to może być, że będą niezadowoleni, więc na razie nie potrzebujemy, nie będziemy wbijać. Na razie nie mamy żadnych ani ładnych pomieszczeń, ani nic, żeby byli zadowoleni. Żyją tak chałupniczo w jaskini. Kurczę, Santa znowu ładuje te bateryjki. No jak ja go mam złapać, żeby mi nie ładował? Zrzucić, nie? No właśnie. Trzeba przyobserwować te bateryjki, bo... Do atletyki.
do biegu siania bonus. Badania skończone, pięknie. I robi następne, a zbadała tak, rury, pompy i kanalizację, czyli możemy przepompowywać wodę od tej chwili z miejsca na miejsce, jeżeli będziemy chcieli. Czy wodę, ciecze jakieś, nie? No dobra, ale robić to i kopać, bo już pół dnia minęło, a stepów dzisiaj w budowie nie ma. Ten noc zajęty rolnictwem. Potem będzie smażył gniata bochenki. On tak glony robi. Teraz zaczął budować. Tak, oczyszczacze oczywiście działają na prąd. 120 W pobierają. A jeśli chodzi o takie dane, to potrzebują piasku. A potem jak piasek się zanieczyści, to robi się gliną chyba taką. Ale dobrze pamiętam. No i trzeba ten piasek tam wymieniać systematycznie, nie? Nie no, Santa! Dobra, niszczymy te bateryki, bo... No patrz, Santa. No to wybudowałem dużo, żeby z tych małych zrezygnować, żeby właśnie co chwilę nie kręcił kółkiem. I kolejne badania skończone. Mamy wymyślone ubikacje, zlewy, prysznice, ale no na to poczekamy. Oraz płytki, które są podłogą, ale przepuszczają zarówno powietrze, jak i wodę. Znaczy, zarówno ciecze, jak i gazy. O, tak powinienem konkretnie powiedzieć. I takie dość przenikliwe. I dobrze, i teraz idziemy tak, idziemy teraz w tym kierunku. Więc kolejne dwa badania, raz i dwa. Czyli najpierw filtrowanie, potem destylacja. I jak te dwa badania pójdą, to będziemy gotowi technologicznie pod oczyszczalnię. I teraz kopanie pod oczyszczalnię nie idzie w ogóle. Santa. Jest jeszcze bateryjka do rozebrania. Aha, do Ravena ją rozbieram. Dobra, to już... Ładuj. No i koniec dnia. I koniec dnia, czyli dzisiaj nie wybudowaliśmy oprócz oczyszczania nic. Dobrze, że chociaż badania idą i troszeczkę chlebusiów mamy nowych. Tak, mamy 10 tysięcy kalorii już w bochenkach. No i myślę, że jutro nam się naładuje brama. Będzie pierwsza szansa na rekrutację. Pytanie, czy będzie tam specjalista i czy będzie specjalista z tych, co wyście wybrali? No bo jak nie, to bierzemy towar i czekamy dalej.
O, piasek dostarczony. I zaczyna działać. Pięknie. Pięknie. Niestety kolejne urządzenie do poboru prądu, więc elektrownia też trzeba by było gdzieś ogarniać, ale najpierw to oczyszczalnia. I badania pod oczyszczalnię, ale to już badania idą. Santa Glono ogarnia i dostał do noszenia, do atletyki, do szybkości. Tak, bo biegają tam i z powrotem. W ogóle mnie to nie dziwi. Siedzieć w miejscu to... No i nie chcą mędy kopać. Tak, Xenos też dostał punkcik. A, skill dostał. No, ale tak samo w tym przypadku na razie nie rozdajemy. No, nie idą budować. Nie chcą. Dużo pracy tutaj. Santa też. No to już wszyscy mają w razie czego do rozdania punkcik. Tak, i kółeczko. I badania ogarnięte. I zostały nam jeszcze jedne. Mamy już teraz filtry do gazu, filtry do cieczy, zgniatarka, ale czekamy na ostatnie machinery do filtrowania, do oczyszczalni. Tak, i potem Ravenka już pomoże tutaj w tej budowie. Tak, Santa będzie się kręcił do końca dnia już na tym kółku prawdopodobnie. No, każdy zajęty. Nikt nie idzie budować. A właściwie kopać. Pobór prądu już mamy na tyle duży, że ciężko sam się nakręcić tego. No i pięknie, to ten moment, kiedy nam się doładowała brama. Sprawdzamy. No i mamy, drodzy moi mili, rolnictwo. Specjalistkę od rolnictwa. Ja tu już sobie patrzę. Rolnikiem chciała zostać Marta.
A więc mamy Martę. Marta. Oczywiście fajnie trafiło na dziewczynę, ale na to nie będziemy zwracać uwagi. Nawet, że będę troszeczkę wasze niki modyfikował. W każdym razie mamy Martę. Jest specjalistką od rolnictwa, więc Xenos przestanie tam rolniczyć już. Skupi się na gotowaniu. No i tak, morale w kosmosie ma zwiększone. Lepszą premię z wystroju będzie miała. Nie może dekorować. Nie będzie gotowała, oczywiście, ale i tak nie będzie gotowała. I ma... Gorzej traktuje jedzenie, jak rozumiem, bonusy z jedzenia. Cóż, wybredny smak. Pewnie. Dobrze, bierzemy. I witamy w kolonii. I szybciutko pauza i robimy priorytety. Czyli tak, Marta ma tak jak reszta, ale rolnictwo przejmuje na siebie. Xenos przestaje rolniczyć. No i reszta jest jak jest. Kopanie, budowanie. Nie ma znaczenia. Może bardziej budowanie, bo kopanie i tak będziemy kopać. Oba damy na wysoko. No i okej, przejęła rolnictwo. I tyle. I jeszcze umiejętności, bo oprócz trzech pierwszych, to nowi dochodzą już z jednym punkcikiem umiejętności, więc rolnictwo poziom pierwszy wbijamy. I czapeczka rolnicza, tadam. I witamy rolniczkę Martę. Łóżko mamy. O, czapa. Czapa, pach. Brawo, brawo. I do pracy. Pięknie, a my w takim razie robimy, no cóż, piąte łóżko. Żeby w razie czego piąty mógł dołączyć. Tak, tym sposobem Marta rolniczy, a Xenos będzie nam kopał. Yeah. Jak nie gotuje, to będzie kopał. A to wykopał. Już wraca. Ja w ogóle koniec dnia, aha. No to został nam jeszcze jeden dzień. Ktoś tu się zaczyna denerwować. Marta, 3% zdenerwowania ma. Stres. Stresuje się. Nowe miejsce pracy, to tak jest. Tak, nie wiem co to oznacza, to takie przeciąganie się, co Xenos i Ravenka robili po wstanięciu, to jest niewyspanie się? Chyba tak. Tak, ale kopać tu proszę, no.
Jeszcze tylko te zwykłe. O, to badania Ravenka zaraz kończy. O, i mamy glinę. Czyli tak jak mówiłem, jednak miałem rację. Glina powstaje. Trzeba piasek uzupełnić oczywiście. Mamy nowy surowiec glinę. Będziemy go wykorzystywać na pewno, ale... Na razie mamy ważniejsze rzeczy, jak się zbiera glina. Glina przynajmniej nic złego. O, jest piąte łóżko. Dobrze, to jeszcze możemy to wykopać tu. No i kopią. Santa z tą utrzymaniem życia ma trochę pracy. Myślę, że będzie bardziej Marta kopała i Xenos. O właśnie, idzie Xenos do pomocy. No i dobrze. Czasem im Ravenka pomoże jeszcze. Jadą. Myślałem, że będzie szybciej, no ale... Ale dobrze, jest czwarta osoba. Jeszcze piąta, tak. O, pięknie, badania skończone. Dzięki, Ravenko. Mamy właśnie nasze sito wodne, które bardzo potrzebujemy do oczyszczalni. Na razie wstrzymujemy badania. Na razie mamy wszystko, co chcemy. Ravenka pomoże z innymi rzeczami teraz. I skupiamy się na budowie oczyszczalni. Jak nie, to ją zrobimy tu może, no. Tu gdzieś, albo nie. Kopać, kopać, bo... O, tu muszę zobaczyć, jak daleko tu to idzie i... Jak to z temperaturą w ogóle wygląda. Tu jest mega ciepło dalej. Tu by trzeba było małą blokadę zrobić. Ale tu mamy wszystko osunięte otchłanitem. Xenos, co ty robisz? Złaź na dół, Xenos. No nie wierzę, no Xenos, bo... Tam się udusisz, no właśnie. Na Xenos wymyśli jakieś wycieczki górskie. No i ha w dół. No właśnie. Brawo, brawo. I oddychaj. Oddychaj! Tak, tu jest koniec. Okej, czyli tu mamy taką wnękę, która jest absolutnie temperaturowo zabezpieczona. Oprócz tego mojego kawałeczka tu. Więc szczerze, to my sobie tu to zrobimy, więc kopiemy tu. Tu co to jest? Lor, o kurcze. No dobra, trochę chloru nam się wydostanie na bazę. Bo ja bym... Tu wybudował warstwę izolacyjną najpierw. Wykopiemy skałę magmową, czyli nowy rodzaj skały, jak widzicie. I wykopiemy fosforyt. Niby potrzebny w rolnictwie, ale nie mam pojęcia... Do czego?
To jest bardzo wysoka temperaturka. Tu bym zrobił tak, jedną warstwę zabezpieczającą, zalał jakąś wodą, nie wiem, i druga warstwa zabezpieczająca. Nie mógłbym zalać brudną wodą nawet. No nie głupi pomysł. Nie było czystą zamać, ale... Ale... Tak, mamy skałę magmową. Skała magmowa właśnie ma to do siebie, że... Pokażę wam na przykładzie. Teraz nam się pojawia tutaj. Skała magmowa ma dodatkowe 15 stopni do przegrzewania się, czyli jest bardziej odporna na temperaturę, jak rozumiem. I z niej by fajnie było tu tą warstwę zrobić. No ale mamy jej za mało, żeby... Tu jest jej więcej, ale to? Nie, to jest też fosforyt. Węgiel, no nie mamy tu skały magmowej. No więc zrobimy z piaskowca. Trudno. No, koniec dnia 16. Poszli jeść. To prawie tu dokopaliśmy się. Zrobimy tu zabezpieczenie i zaczniemy tu budować oczyszczalnię. Tak więc... Będzie dużo kopania. Mamy tu troszkę chlorów w naszej atmosferze. No, no dobra, no on gdzieś sobie pójdzie. To też jest niezdrowe, to też nie jest gaz, który można oddychać. Tu jest w ogóle skała magmowa, chyba żeby wydobyć troszkę skałę magmową. Tylko kurczę, to tu też jest skała magmowa. Takie drobne kropeczki, ale prawda jest taka, jak tu się dokopię, żeby ją wydobyć, to mi się temperatura rozejdzie, no. No. I to tak trochę jest. To już lepiej stąd. Będzie zimniejsza ta skała. Bo ta ma 32 stopnie. Nie. 31. Tak czy tak jest gorąca. Kawałek, co tu wykopaliśmy. Tu mają po 24. Chyba się tu dokopiemy, wiecie. Ja już to zaplanuję, wydobędziemy to. Aha, nie wydobędziemy tu, bo... Bo jak widzicie, mruga, że nie mamy specjalisty górnika. No to tak zwana... Dupcia, zobaczymy ile sięgnie. Tyle chyba. A dobra, 17 dzień, to już nie, to już, już jest... Nie, koniec, koniec. Takie plany, drodzy moi mili, to już w następnym odcinku. Zostawcie komentarze. Przypominam, że być może są jeszcze dwa sloty wolne. Im później będziecie to oglądali, tam oczywiście mniejsza szansa. Pod odcinkiem trzecim możecie wpisać, czy chcecie być sprzątaczem, sprzątaczką, czy nosicielem bądź nosicielką stroju. No i co, do zobaczenia w następnym odcinku. Wielkie dzięki, cześć.